profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się. Uszanowani. Witamy w wirtualnej Polsce. Panie profesorze, podwójne, może tak powiem, Prawo i Sprawiedliwość ostatnio ponosi same zwycięstwa. Wczoraj też poniosło zwycięstwo. Jak to możliwe, że ten największy klub parlamentarny bez marszałka, wicemarszałka Sejmu i Senatu? No w olbrzymim stopniu jest to pochodną strategii, którą Prawo i Sprawiedliwość stosowało z mniejszą, czasami większą konsekwencją przez minione dwie kadencje, no uznając, że można w pełni korzystać z politycznych zwycięstw w nadziei na to, że będą one nieustanne. Nie znaczy to oczywiście, że po stronie partii, które wówczas były w opozycji, no, przeważały postawy konsensualne. Różnie z tym bywało. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość dość daleko odeszło od tego, co samo proponowało, będąc opozycją w latach 2011-2015, między innymi wtedy zapowiadając tak zwany pakiet demokratyczny, który bardzo mocno upodmiotawiałby opozycję w Sejmie, któż by tej opozycji nie miał tworzyć. No, poza tym kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, co na pozór może zaskakiwać, oparta była na dość radykalnym przekazie, który niekoniecznie ułatwia pozyskiwanie nowych wyborców. Na pozór dlatego, że kampanie wyborcze z reguły służą pozyskiwaniu tych, którzy się wahają, którzy mogą jeszcze zmienić zdanie, a tacy wyborcy w polskich realiach z reguły są dosyć umiarkowani. Więc w tym sensie także Prawo i Sprawiedliwość nie zwiększyło swoich niewielkich zdolności koalicyjnych i niejako zwiększyło perspektywy konfrontacji z opozycją. No a jak się kończy ta konfrontacja w wyniku ostatniej elekcji, można było wczoraj zobaczyć na sali sejmowej. No właśnie, panie profesorze, ja rozumiem i doceniam wagę tych argumentów mówiących mniej więcej to. No po pierwsze, Elżbieta Witek to nie jest osoba w oczach opozycji, która głosowała przeciwko tej kandydaturze, oczywiście nie na marszałka, ale na wicemarszałkinię Sejmu. To nie jest osoba, albo inaczej, to jest osoba, która swoją działalnością na fotelu marszałkini Sejmu pokazała, że się nie nadaje do prezydium. Rozumiem te argumenty. Rozumiem także ten argument, że oto Prawo i Sprawiedliwość we wczorajszych głosowaniach głosowało przeciwko kandydaturom na wicemarszałków, kandydaturom opozycji. To są dwa mocne argumenty za tym, żeby nie wspierać, nie głosować za kandydaturą marszałek Elżbiety Witek. Ale z drugiej strony, nie pytam pana profesora o to, czy pan to rozumie, bo zapewne tak, ale czy to jest dobra decyzja z perspektywy interesów obozu przejmującego dzisiaj władzę w Polsce, tak właśnie głosować i sprawić, doprowadzić do sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość, największy klub, nie ma przedstawiciela w prezydium Sejmu? Czy generalnie dla funkcjonowania Sejmu jako takiego lepiej byłoby, żeby ktokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości w tym prezydium zasiadał? Natomiast patrząc w perspektywie funkcjonowania systemu partyjnego oraz roli Prawa i Sprawiedliwości, celów poszczególnych partii, to opozycja, szczególnie sama Platforma Obywatelska, stoją przed dylematem, którego rozstrzygnięcie wcale nie jest proste i oczywiste. Oto bowiem izolowanie Prawa i Sprawiedliwości na różne sposoby, anihilacja swoistej szarej strefy pomiędzy rządzącymi a opozycją będą osłabiały możliwości oddziaływania Prawa i Sprawiedliwości, ale zarazem skonsolidują tę formację wewnątrz. I może się okazać, że paradoksalnie dla Platformy Obywatelskiej to niekorzystna sytuacja. PiS przetrwa, ale będzie bezsilny. Zawsze będzie można swoich wyborców straszyć istnieniem Prawa i Sprawiedliwości, które osłabione zostanie, jak powiedzmy, 30-procentową formacją mającą wysokie poparcie w kilku regionach, głównie wschodniej Polski. Druga perspektywa, jak sądzę, bliższa trzeciej drodze, to perspektywa tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość stopniowo próbować demontować od środka. To znaczy wręcz przeciwnie, wciągać do życia sejmowego, poszukiwać dróg do posłów i posłanek niezadowolonych z kierownictwa partii, do lokalnych struktur, które zdadzą sobie szybko sprawę, że Prawo i Sprawiedliwość w skali kraju może prędko nie powrócić do władzy, że na pewno będą to co najmniej dwie kadencje w
opozycji. No a wówczas obecność na przykład w prezydium Sejmu czy prezydium Senatu miałaby większy sens, wzmacniałaby jakieś pomosty budowane do frondystów względem Jarosława Kaczyńskiego, względem różnych posłów, posłanek frondujących względem Jarosława Kaczyńskiego. A taki mit założycielski nowej odsłony Prawa i Sprawiedliwości, oto ukradziono nam wszystko, wykradziono nam, po pierwsze wygraliśmy wybory przecież, a nie rządzimy i ta opozycja totalna staje się teraz totalną koalicją rządzącą i nawet wicemarszałka Sejmu i wicemarszałka Senatu nam nie daje, więc my tutaj martyrologicznie, a oni przecież potrafią używać tej retoryki, musimy walczyć o przetrwanie i wszyscy ci wykluczeni, a takich w Polsce, którzy tak się czują, nie brakuje, powinniśmy się trzymać razem i to wzmocni Prawo i Sprawiedliwość. Wierzy pan w takie wytłumaczenie tej sytuacji i w takie konsekwencje? Tak, jak najbardziej. Może z pominięciem wątku kamieni założycielskich. Myślę, że tutaj w większym stopniu czynnikiem determinującym jest desperacja i chęć uratowania własnej partii. Bardzo przypomina to sytuacja roku 2011, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak teraz, prowadziło bardzo jednoznaczną kampanię wyborczą, przenikniętą nieco manichejską wizją świata. Wydawało się, że to kompletnie dysfunkcjonalne. Prawo i Sprawiedliwość przegrało w sumie dużo większym wynikiem z Platformą, niż pokazywała część sondaży. Natomiast pozwoliło to zabezpieczyć tę formację przed rozpadem, przed próbami jej podziału w różnych okolicznościach i z prawej strony przez Solidarną Polskę i z takiej bardziej liberalnej przez formację o nazwie Polska jest najważniejsza. I myślę, że analogicznie wygląda to w chwili obecnej. Jeśli coś może zaskakiwać, to to, że uczyniono osią owej dychotomii kwestie europejskie. Myślę to o wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, którego echa wybrzmiały także w wystąpieniu premiera Morawieckiego. Dlatego, że większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest prounijna, tak jak średnia w polskim społeczeństwie. Ci, którzy są zdecydowanie krytyczni, stanowią mniejszość. Polska wieś w olbrzymim stopniu skorzystała z beneficjów finansowych, także z rynków zbytu, jeśli chodzi o produkcję rolną na obszarze Europy Zachodniej. I tak duża dawka emocji i tak prosty podział świata, jak sądzę, ma w Prawie i Sprawiedliwości być swoistym nowym otwarciem, to znaczy na przykład wskazać te najsłabsze ogniwa, które wykruszą się na samym początku. A najtrudniejsze chwile dla PiS-u nadejdą chwilę po wyborach samorządowych, gdy okaże się, że te wybory, które zawsze dla PiS-u były wyborami dużo trudniejszymi niż wybory do parlamentu czy wybory prezydenckie, przyniosą dość słabe rezultaty i nawet część zdobyczy, gdzie też PiS nie był szczególnie zadowolony z wyników z ostatnich wyborów samorządowych, zostanie utraconych. No właśnie obserwujemy początek końca obecności Jarosława Kaczyńskiego w polskiej wielkiej polityce, na pierwszych fotelach w polskiej rzeczywistości publicznej. No może nie na pierwszych, wszak pan premier zarządza Polską od 8 lat, nie z pierwszego przecież fotela, ale to jest oto początek, także ze względów, no powiedziałbym, emerytalnych. Wszystko sprzyja temu, żeby pan premier Kaczyński powoli, a może i szybko, zaczął się wycofywać z polityki. Tak, w istocie właśnie obserwujemy ten początek końca? Myślę, że tak naprawdę ten początek końca miał miejsce już dość dawno temu. Ten proces spowolnił w ostatnim roku, dlatego że realna stała się perspektywa utraty władzy przez PiS i Jarosław Kaczyński miał ratować to, co się da, utrzymać najwierniejszy elektorat przy tej partii. Teraz ten proces jakby powraca na wcześniej wytyczone tory, chociaż i tu nie brakuje komplikacji, albowiem wydawało się, że główny faworyt do schedy po Jarosławie Kaczyńskim, Mateusz Morawiecki, pozostanie faworytem. Tymczasem wygląda na to, że tak jak obserwujemy, powolny koniec czołowej roli Jarosława Kaczyńskiego na polskiej prawicy i w polskiej polityce, tak obserwujemy przyspieszony koniec Mateusza Morawieckiego
jako tego, który miałby być jego następcą, bo nie wyobrażam sobie, żeby w samym Prawie i Sprawiedliwości nie pojawiły się głosy krytyczne wobec obecnego premiera. Natomiast ów zaskakujący spektakl związany z próbą kontynuacji premierostwa Mateusza Morawieckiego, jak sądzę, w olbrzymim stopniu jest próbą ratowania tego polityka, co najmniej w roli jakiegoś w ogóle poważnego uczestnika życia politycznego i odsunięcia w czasie możliwych rozliczeń do czasu kampanii, no a w kampanii trudno sobie wyobrazić poważniejsze rozliczenia wewnątrz jakiejkolwiek partii. No to kto będzie nowym Kaczyńskim, a może to nie Prawo i Sprawiedliwość będzie główną partią konserwatywną w Polsce, bo oto się zaczyna zmierzch Prawa i Sprawiedliwości. A może nie, może prezydent Andrzej Duda wejdzie w buty Kaczyńskiego i PiS-u ratuje, a może Krzysztof Bosak, który właśnie został wicemarszałkiem Sejmu, na zupełnie nowych zasadach zbuduje jakąś prawicową, poważną, konserwatywną opcję dla wyborców w Polsce. Jak pan widzi przyszłość prawicy tej konserwatywnej w Polsce? No, w istocie wiele osób związanych z prawicą może mieć przed oczami traumę lat 90., gdy nie brakowało kandydatów do roli liderów. Niemal każdy poseł nosił buławę marszałkowską w swoim plecaku, a skończyło się to katastrofą 2001 roku. Zresztą PiS na bazie tej katastrofy powstał jako partia. Najważniejsze dla PiS-u środowisko w postaci dawnego Porozumienia Centrum, jak sądzę, będzie zapewne promowało ministra Błaszczaka. Zresztą już od lata ubiegłego roku można było dostrzec działania wykraczające poza standardowe promowanie jednego z ministrów. Także myślę, że Zbigniew Ziobro ze swoją partią nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i że to jest moment, na który trochę ów polityk czeka, zdając sobie sprawę ze swojej słabości, czy słabości swoich struktur organizacyjnych i tak dalej. A teraz osłabienie głównego nurtu PiS-u zwiększa jego potencjał oddziaływania. Także wspomniany przez pana redaktora jak najbardziej zasadnie ośrodek prezydencki będzie próbował odgrywać jakąś rolę. Wczorajsze wystąpienie głowy państwa, prócz takiej warstwy stricte prezydenckiej, bardzo wyraźnie było akcesem do grona pretendentów do sprawowania kierowniczych ról na prawicy. Można się także zastanawiać, czy w najmłodszym pokoleniu prawicowych polityków, których Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno lansowało w ostatnich latach, nie pojawi się też ktoś, kto złoży obietnicę dotarcia do Polaków w młodym i średnim wieku i kto będzie próbował też w sposób dosyć nagły wejść do poważnej polityki. I stąd pozwalałem sobie na twierdzenie, że to po wyborach samorządowych rozpocznie się prawdziwy proces sukcesji władzy na prawicy i apogeum kryzysu tej formacji. Natomiast strategicznie nadzieja PiS-u, jak sądzę, oparta jest na tym, że uda się dotrwać do czasu powrotu Donalda Trumpa do roli prezydenta Stanów Zjednoczonych, co samo w sobie wzmocni atrakcyjność PiS-u jako partii wewnątrz naszego kraju, bo póki co PiS jest przede wszystkim izolowany w przestrzeni międzynarodowej, czego boleśnie doświadczał i jako partia, i zarazem jako główny uczestnik prawicowego rządu. No a co ze Zbigniewem Ziobro? Bo wczoraj wieczorem w Pałacu Prezydenckim, w ogóle swoją drogą dziwny ten obrazek, widzieliśmy, że oto pan prezydent desygnuje Mateusza Morawieckiego na premiera polskiego rządu. Mam wrażenie, że to jest mocno tymczasowe i zobaczymy, jak to się zakończy. Ale chyba nie widziałem tam w gronie ministrów Zbigniewa Ziobry. Może nie dokładnie spoglądałem, ale jest takie polskie powiedzenie: cicha woda, brzegi rwie. O, to są te. Ależ ciekawe ujęcie, muszą państwo przyznać. To są te zdjęcia z wczorajszego wieczoru. No i oto grono ministrów. Zdaje się, że nie ma tam twarzy polskiego szeryfa Zbigniewa Ziobry. Co z nim? Cicha woda, brzegi rwie. Ostatnio się nie odzywa, nie istnieje, nie pokazuje. Coś kombinuje, pojawi się, wypłynie, uderzy? Niewątpliwie nikt nie chce być twarzą porażki i myślę, że zbyt wielu chętnych do fotografowania się z Mateuszem Morawieckim, jeśli chodzi o czołowych polityków prawicy, w tej chwili nie ma. Zbigniew Ziobro, czy nie był odosobniony, bo sceptycy byli we wszystkich nurtach prawicy i narodowo-katolickim i w żadnym Porozumieniu Centrum, sceptyków wobec Mateusza Morawieckiego. Tu Zbigniew Ziobro funkcjonował od początku.
Więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że będzie próbował przedstawić się jako jeden z tych, którzy zawsze byli przeciw, którzy zawsze po cichu ostrzegali, że to nie jest dobry kierunek. I ta radykalizacja, którą można było obserwować Jarosława Kaczyńskiego, myślę, że była też jakąś formą zabezpieczenia się przed rosnącymi ewentualnie wpływami Zbigniewa Ziobry, odebranie mu jednego z głównych tematów, a więc eurosceptycyzmu przeciwstawianego wcześniej eurorealizmowi PiSu. Teraz samo Prawo i Sprawiedliwość przesunęło się w tej materii zdecydowanie na prawo ku jawnemu eurosceptycyzmowi. I to może się wiązać także z tym, że Zbigniew Ziobro robi to, co każdy doświadczony polityk czyniłby w tej sytuacji. Milczy, żeby nie być utożsamiany z porażką wyborczą, a zabierze głos wtedy, kiedy właściwe rozliczenia się zaczną i kiedy okaże się, że on wraz z grupą posłów z jego partii stanowi bardzo znaczącą siłę wobec chaosu, który pojawi się wokół niego na prawicy. No, niektórzy mówią, Jarosław Kaczyński tak naprawdę, choć nie mówił Zbigniewem Ziobro, to w gruncie rzeczy w skrytości serca i w zaciszu swojego gabinetu prezesa de facto myślał jak Zbigniew Ziobro i na przykład niektóre poglądy jeden do jednego podzielał, te bardziej radykalne, te eurosceptyczne. Ci, którzy tak mówią, mogą czuć dzisiaj satysfakcję, jak wczoraj, przedwczoraj słuchali. No właśnie, czy to Mateusza Morawieckiego, jak słusznie pan zwrócił uwagę, czy prezesa Jarosława Kaczyńskiego używającego mocnych antyeuropejskich tonów. Tak jest w istocie, że tak naprawdę Kaczyński myśli równie radykalnie jak Ziobro. Nie mógł mówić jak Ziobro, musiał się odróżniać, ale teraz będzie mógł mówić równie radykalne rzeczy jak do tej pory Zbigniew Ziobro. No bardzo trudno ustalić, co naprawdę politykom w duszy gra. Pozwolę sobie zachować pewien sceptycyzm wobec amerykańskiej wiary w moc psychologii i ustaleń tego, co naprawdę polityk myśli na podstawie telewizyjnych obrazków tegoż polityka. Wolę raczej patrzeć na interesy wyborców, interesy danej partii, dziesiątki czy setki wypowiedzi jej działaczy różnego szczebla. Niewątpliwie w PiS-ie istniał silny nut eurosceptyczny, ale trzon tej partii, jeśli spojrzymy sobie na jego zachowania w czasie jeszcze referendum europejskiego w innej konfiguracji partyjnej, czy próby znalezienia partnerów wewnątrz Unii Europejskiej, nawet przez pewien czas rozważano tam akces do Europejskiej Partii Ludowej, do której należą Platforma i PSL, więc raczej funkcjonował tam pewnego rodzaju eurosceptycyzm trochę bliskim może Wacławowi Klausowi, może niektórym środowiskom wewnątrz brytyjskiej partii konserwatywnej. Pamiętajmy, że owo porozumienie centrum było bardzo silnie occydentalistyczną partią, wyrastało raczej z takiej tradycji prawicy, która sama siebie określała mianem niepodległościowej, a ten nurt w dziejach Polski był zawsze bardzo silnie filoamerykański i filobrytyjski, więc nie był to taki klasyczny eurosceptycyzm. Raczej był to wręcz ideologiczny pod pewnymi względami eurorealizm. Były też takie czasy, w których PiS próbował, niektórzy działacze PiS próbowali porównać swoją partię do bawarskiej CSU, czy nawet do francuskich golistów z ich ideą Europy ojczyzn. W tym sensie to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego było w istocie bardzo, bardzo istotne. Ja je w większym stopniu jednak traktuję jako gwałtowny, trochę desperacki zwrot celem ratowania swojej partii, aniżeli jako efekt jakichś głębokich przemyśleń, nowej refleksji, tudzież ujawnienia prawdziwych poglądów. No to teraz, drodzy Państwo, uwaga, bo redaktor uderzy w patetyczne tony, choć nie jestem tak absolutnie przekonany, że zupełnie takie tanie, bo o to, panie profesorze, chciałem zapytać, co dalej z nami Polakami, a może konkretniej, co dalej z nami widzami, a może nie do końca z nami, ale co dalej z widzami mediów rządowych, kiedyś znanymi jako media publiczne. Czy w istocie uda się, tak jak twierdzą niektórzy po stronie opozycyjnej, teraz trafiając poprzez TVP Info, poprzez wiadomości TVP, tak zwanej polskiej telewizji, jak sami o sobie często ostatnio mówią, trafić do serc tych, którzy oglądają, którzy oglądali przez ostatnie 8 lat, wiadomo komu politycznie sprzyjają, czy uda się ich za pomocą tych środków przekazu przekonać, a właściwie pokazać, a właściwie sprawić, żeby maski opadły i pokazać prawdę,
prawdę, jak naprawdę było i co teraz się w Polsce będzie działo. Czy to uda się za pomocą mediów publicznych? Różne badania pokazywały, że to paradoksalnie większy odsetek wyborców PiS-u, aniżeli drugiej strony, szukał informacji z różnych źródeł, co skądinąd nie było chyba najlepszą recenzją wobec części mediów związanych z prawicą. Więc z całą pewnością będzie to miało pewne znaczenie. Tym niemniej pozwolę sobie zwrócić uwagę, że owa struktura oglądających różne telewizje w wielu aspektach pokrywała się ze strukturą wiekową społeczeństwa. Nie bardziej niż to, czy media po zmianach naturalnych, po każdych wyborach zachodzących, czy będą mniej stronnicze niż były do tej pory, interesuje trochę co innego. Ja nie mam nic przeciwko stronniczości, dlatego że trudno sobie wyobrazić stuprocentowy obiektywizm w ogóle jakkolwiek w życiu społecznym. Mnie raczej martwiło trochę co innego, to znaczy bardzo niski poziom przekazu, w różnym stopniu wyzbyty waloru edukacyjnego i oferujący prostą, czarno-białą, manichejską wizję świata, też stosunkowo często ubogi przekaz na temat sytuacji międzynarodowej i tak dalej. Na ile obecna opozycja znajdzie remedium na ten problem, jak sublimować przekaz, bo chyba powinno chodzić przede wszystkim o to, żeby oglądający miał wątpliwości, zadawał sobie i innym pytania, a nie tylko o to, by z niemalże religijną żarliwością wierzył w jakiś przekaz. Prawo i Sprawiedliwość zresztą samo chyba kwestię mediów rozegrało w fatalny sposób, bo w istocie te media, które mogły być naturalnym pośrednikiem, które mogłyby ułatwiać docieranie do wątpiących, docieranie do tych, którzy są po drugiej stronie barykady, stały się mediami przypominającymi klasyczne media związane bezpośrednio z partią, a więc oferującymi najbardziej jednoznaczny przekaz. Moim zdaniem było to w olbrzymim stopniu dysfunkcjonalne i tę dysfunkcjonalność najdobitniej ujawniła druga kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości. To był jeden ze strategicznych błędów tej formacji. Natomiast oczywiście docelowo mi marzyłby się model podobny do na przykład niemieckiego, gdzie z grubsza rzecz biorąc w miarę fluktuacji wpływów politycznych wiadomo jednak strukturalnie, które publiczne stacje telewizyjne są bliżej której formacji politycznej, jak to wygląda także z mediami publicznymi na poziomie poszczególnych landów. Tudzież model francuski, gdzie są procentowe wyliczenia obecności ośrodka prezydenckiego, większości parlamentarnej, opozycji parlamentarnej w mediach publicznych, no ale myślę, że niestety deficyty konsensualności w naszym życiu politycznym nie pozwolą na wypracowanie takiego modelu, choć oczywiście cieszę się na samą myśl, że Rada Mediów Narodowych może zniknie, po to mamy Konstytucję i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, żeby ona się zajmowała rynkiem medialnym. To a propos namiętnych emocji, użył pan pięknego słowa przed momentem, pięknego określenia, żarliwość, to bardziej rzeczownik niż przymiotnik. Ja jestem, myślę, nie tylko ze względów zawodowych, żarliwym odbiorcą przeróżnych mediów i zastanawiam się teraz, panie profesorze, czy my będziemy mieli w Polsce dwa kanały TVN24, to znaczy TVN24 i TVN24, czy też Neo TVN24 w TVP Info. To się ujednolici teraz, czy nie? Czego pan się spodziewa z TVP Info? Były już takie czasy, kiedy rządziła w Polsce większość zdominowana przez środowiska liberalne, która zapewne pozostawała niezbyt odległa od części mediów bliższych orientacji liberalnej czy liberalno-lewicowej i to nie w żaden sposób nie przeszkodziło Prawu i Sprawiedliwości wygrać wyborów, więc nie przesadzałbym z rolą mediów publicznych. Młode pokolenia, a także coraz większy odsetek Polaków w średnim wieku
traktuje telewizję już tylko jako tą klasyczną telewizję, już jako jedno ze źródeł, a nie jako źródło główne. Lata 90. skończyły się dawno temu w Polsce, nie tylko jeśli chodzi o upływ czasu, ale także jeśli chodzi o korekty na rynku medialnym. Są takie państwa, ja akurat absolutnie nie wskazywałbym je jako pozytywnego wzorca, jak Stany Zjednoczone czy Czechy, gdzie telewizje publiczne nie odgrywają w polityce większej roli. W Polsce tak zapewne nie będzie, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że polityka jest skazana na bardziej złożone formy przekazu, z czego też nie zawsze powinniśmy się cieszyć, no bo mówmy się, że jednak nawet najbardziej stronnicze media w stylu telewizji są w stanie zaprezentować większe walory poznawcze, aniżeli wiele tak zwanych mediów społecznościowych, no, które w wielu aspektach niestety momentami stają się swoistym politycznym rynsztokiem współczesnego społeczeństwa, gdzie można w sposób zupełnie nieodpowiedzialny oskarżyć kogokolwiek o wszystko. Tym niemniej być może jeszcze gorsze od tego rynsztoka jest to, że próbuje się ten rynsztok cenzurować i że także w przestrzeni transnarodowej, także na poziomie koncernów prywatnych pojawiają się tendencje cenzurowania internetu. To bardzo złożone problemy i myślę, że takie podejście w stylu lat 90. niewiele tutaj zmieni. No a samo Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło sobie odpowiedzieć, czy aby na pewno nie zmarnowało tych 8 lat w próbie wykreowania prywatnych, konserwatywnych mediów i będzie mogło się porównać z Viktorem Orbanem, który w tej materii z całą pewnością nie tracił czasu. Jest jednakowoż szansa dla ludzkości, bo oto nawet w mediach społecznościowych pojawiają się rzetelne i obiektywne media, bo na przykład mogą Państwo naszą rozmowę w Wirtualnej Polsce oglądać teraz na YouTubie. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia życzę.